Ja nam się dokuczaj. Czy ty zawsze wiedziałeś, że jesteś gejem? Ja? Już na porodówce lekarz bym powinien odcinął. O kurwa. Jakoś gejostko się drze. Położnek tam chodziła pomiędzy dzieci. O, o ten to gej będzie na bank. Widać po becikach. Żarty żartami, ale to jest bardzo ważny temat. Wielu młodych ludzi nie zna odpowiedzi dotyczące ich seksualności. No a wiadomo, edukacja seksualna w Polsce leży i kwiczy. Bynajmniej nie z rozkoszy. Ania Rubik zaprosiła mnie do wzięcia udziału w takiej akcji. Jeśli nazbieramy 10 tysięcy złotych na edukację dla młodzieży, no to ja z Gosią Sochą wbiegniemy na Pałac Kultury i Nauki. Ja tam wbiegnę w szpilkach. I uwaga, afera! Afera! Bo ktoś źle przeczytał, ktoś se dopowiedział, ktoś sobie zinterpretował po swojemu i sobie rozwinęła się dyskusja w komentarzach, że zbieramy 10 tysięcy na to, żebym wbiegł na Pałac Kultury i Nauki. W szpilkach. Na głupoty. Czy nie można wydać na zbożny cel? Wydaje mi się, że to jest bardzo zbożny cel. No chyba, że bardziej zbożne to jest jak 13-latka w ciąży zachodzi. Potem pytasz takiej 13-latki, jak wygląda twój pierwszy raz? Nie wiem, nie pamiętam. Ale co, pijana byłaś? Nie, bo chłopak oglądał taki film i jak mi zadupcył w tył głowy, to żem zemdla. A dziewczynka została z brzuszkiem. Takich przypadków w Polsce jest naprawdę bardzo wiele. Dlatego tak ważna jest edukacja seksualna wśród młodzieży. Nasz bieg na Pałac Kultury i Nauki jest zwieńczeniem całej akcji. Ja ubiorę szpilki, ja wbiegnę na ten Pałac Kultury i Nauki, żeby się jeszcze bardziej o tym mówiło. Bynajmniej nie jest to dla mnie kompromitujące. Natomiast przykre jest to, że jesteśmy po prostu w dupie. Mentalnej dupie. Powiem ci, że zawsze jak biorę udział w takich akcjach, czy jak wpłacam jakieś pieniądze, mówię sobie, że to jest ostatni raz. Bo nie mam siły. Powiem ci, że w pewnym momencie tracę siły na to. Na walkę z tą mentalną głupotą. I potem zapominam o tym. Zapominam o tym, że mi się nie chciało i biorę udział w kolejnej akcji. I robię to. Bo robię to z serca. Bo wierzę w zmianę. Jeszcze nie chcę wygrywać tutaj teraz gorzkich żali. Nie będę płakał, nie będę szlochał. Walczę sam z demonami. Walczę z depresją, ze stanami lękowymi. Wychodzi mi to naprawdę bardzo dobrze. Jestem na bardzo, bardzo dobrej drodze. Ale między innymi dlatego, że w momencie, kiedy ktoś chce zrzucić na mnie gówno swojego życia, ja się wycofuję. Ja mówię, nie dziękuję. Ja mam swoje na taczkach i je wiedzę. Ty se swoje powieś. No, jeśli ktoś chce kidać gnój, to niech se kida na pole, ale nie na mnie. Wieloma młodymi ludźmi rozmawiam i piszę tutaj, i piszą do mnie. I powiem wam, że naprawdę nie jest dobrze. Nie jest, kochani, dobrze. Wielu z tych młodych ludzi jest osamotnionych, wielu z tych młodych ludzi nie radzi sobie z depresją, wielu z tych młodych ludzi nie radzi sobie z presją, jaką w tym momencie stwarzają social media i naprawdę, naprawdę pod przykryciem instagramowych filtrów tam dzieją się po prostu dramaty.